Siemanko, jeżeli mielibyście możliwość anulowania jednego transferu w historii piłki, to kogo uratowalibyście przed najgorszym ruchem w karierze? Mi jako pierwsze do głowy przyszły transfer Neymara z Barcelony do Paryża, powrót Lukaku do Chelsea za 113 milionów, przenosiny Krychowiaka do Paris Saint-Germain, Coutinho do Barsy za 135 baniek, odejście Ronaldo z Realu Madryt, ostatnie przedłużenie umowy przez Kyliana Mbappe, no i oczywiście transfer głównego bohatera dzisiejszego odcinka z Chelsea do Realu Madryt. Biorąc pod uwagę kwotę transferu, oczekiwania i zarobki w stosunku do tego, co pokazał w koszulce Los Blancos, dla mnie osobiście to najgorszy transfer w historii. Ale zanim przejdziemy dalej, mamy dla Was fajną promocję z okazji powrotu Ekstraklasy. Rejestrując się z linku w opisie i grając kupon, który zawiera minimum 3 zdarzenia z pierwszej kolejki Ekstraklasy, zgarniecie mega fajny freebet. Jeżeli zagracie za dyszkę, macie okrągłą stówę freebetu, a jeżeli zagracie na przykład za 30, to dostajecie 3 stówy darmowego do ładowania. Więcej info znajdziecie w opisie pod filmem. Pamiętajcie o kciukach w górę i lecimy z tematem. O ile odejście Benzemy było dla kibiców Realu smutne, to chyba nikt w Madrycie nie będzie płakał za Hazardem. Wręcz przeciwnie, cieszą się, że klub w końcu pozbył się ogromnej pensji wiecznego rezerwowego. Gdy go kupowali, miał być wielkim następcą Cristiano Ronaldo. Przychodził jako wielka gwiazda i zawodnik z największą ilością nagród dla piłkarza meczu Premier League w historii. I co najważniejsze, przychodził jako najdroższy piłkarz Realu Madryt w historii, przebijając nawet kosmiczne transfery Ronaldo i Garetha Bale'a. Hazard jednak zamiast zastąpić Ronaldo, zastąpił Ale Bale'a w gabinetach lekarskich i został wręcz przyspawany do ławki rezerwowych. Dziennikarze hiszpańskiego sportu wyliczyli, że na jego transfer plus wynagrodzenie Real wydał łącznie aż 233 miliony euro. A więc szybka futbolowa matematyka, niczym numery na koszulkach piłkarzy Arsenalu, i okazuje się, że za każdego gola Hazarda Real płacił około 33 miliony euro. Już jego pierwszy sezon, w którym zdobył zaledwie jedną bramkę w 22 meczach, był katastrofalny. Tak jakby w jednym momencie z największej gwiazdy Premier League stał się średniakiem, za słabym na topowy klub pokroju Realu Madryt. Przychodził jako drugi najlepszy piłkarz rosyjskiego mundialu, zawodnik z największą ilością udanych driblingów na Mistrzostwach Świata w Rosji. Gdy zakładał koszulkę Realu, był jednak zupełnie innym piłkarzem, cieniem samego siebie, cieniem Hazarda z Chelsea i reprezentacji. W zasadzie to po prawie każdej kontuzji i po gorszym okresie Hazard sprzedawał historyjki o odbudowaniu. Co sezon zapowiadał kibicom, że w końcu zobaczą prawdziwego Hazarda z czasów Chelsea. Jednak jak się okazuje, ten moment nigdy nie nadszedł, przełamanie nigdy nie nadeszło i kolejne sezony były równie mizerne co pierwszy. Eden już od najmłodszych lat uznawany był za wielki piłkarski talent. Gdy miał 12 lat, jeden z trenerów powiedział: on już umie tyle, że ja mu więcej nie pomogę. Problem w tym, że talent to nie wszystko i równie ważna jest ciężka praca. Były piłkarz Chelsea i klubowy kolega Hazarda John Obi Mikel nazwał go wprost największym piłkarskim leniem, jakiego widział. Powiedział, że Belk nienawidzi ciężkiego treningu, ale mimo tego, że trenował słabiej niż pozostali, to właśnie dzięki swojemu talentowi i tak w meczach był najlepszym piłkarzem na boisku. Obi Mikel dodał także, że w noc przed meczem Hazard siedział po kolacji i przez pół godziny zajadał się pudingiem ryżowym. Czy to był jeden z powodów, dla których jego kariera w Realu potoczyła się właśnie w taki sposób? Niewykluczone. W końcu już na samym początku pojawił się w Madrycie z nadwagą, a jego sylwetka i brzuszek bardziej przypominały wujka na imieninach niż wielką piłkarską gwiazdę. Już kiedyś w szatni Chelsea jego tusza była regularnym obiektem żartów. Wtedy jednak zamykał usta, gdy wychodził na boisko. U Hazarda narzekano nie tylko na liczby na boisku, ale i także właśnie na liczby, które ukazywały się po tym, jak stawał na wadze. Następstwem tego były także namnażające się urazy i problemy mięśniowe. W przeciągu niecałych dwóch pierwszych sezonów w Madrycie z powodu kontuzji stracił więcej spotkań niż podczas siedmioletniej przygody w Chelsea. Co ciekawe, gdy podczas drugiego sezonu w Realu udał się na zgrupowanie reprezentacji Belgii, trener kadry brutalnie podsumował go, mówiąc: na ten moment Hazardowi brakuje około 60 treningów, aby wrócić na najwyższy poziom. Tak jak na początku przygody w Realu można go było jeszcze usprawiedliwiać ciągłymi kontuzjami, tak ten ostatni sezon był już zupełnie inny. Mimo tego, że Hazard był zdrowy, grał jeszcze mniej niż w poprzednich sezonach. Był obecny w kadrze aż na 52 meczach, a zagrał zaledwie 392 minuty. Hazard po prostu przegrywał sportową rywalizację z pozostałymi piłkarzami Realu. Stał się wiecznym rezerwowym, a nawet gdy już dostawał szansę, to po prostu ją marnował. Na samym początku minionego sezonu 31-latek otrzymał prezent od losu w postaci
rzutu karnego przeciwko Celcie Vigo. Karim Benzema oddał koledze piłkę w nadziei, że ten wreszcie się przełamie i wróci na właściwe tory. Zamiast tego Hazard po prostu spudłował. Następnie po nieudanych Mistrzostwach Świata w Katarze zakończył grę w reprezentacji, żeby całkowicie skupić się na odbudowaniu formy w Realu Madryt. Żadne odbudowanie jednak nie nastąpiło, a w zasadzie to było tylko jeszcze gorzej. Wartym przypomnienia momentem jest mecz z początku tego roku, gdy Real grał w pucharze z półamatorami z czwartej ligi. Hazard w końcu znalazł się w wyjściowym składzie, jednak powiedzieć, że nie wykorzystał otrzymanej szansy, to tak jakby nic nie powiedzieć. Był najgorszym piłkarzem na boisku i to licząc obie ekipy. Grali z półamatorami, a Hazard wyglądał tak jakby był za słaby nawet na tą czwartą ligę. Zaliczył 0 strzałów, 0 dryblingów, 0 celnych wrzutek i 24 kontakty z piłką, z czego praktycznie każdy był nieudany. To był moment, kiedy sięgnął futbolowego dna i było jasne, że jeżeli takie problemy sprawia mu gracz czwartoligowcem, to jak miałby grać dobrze w Champions League lub La Lidze? Podsumowując jego 4-letnią przygodę w Realu, zdobył zaledwie 7 bramek, do których dołożył 12 asyst. Dla porównania to 2 razy gorsze liczby niż w samym jednym ostatnim sezonie w Chelsea. Niby wygrał z Realem wszystkie możliwe trofea, jednak trzeba powiedzieć sobie jasno, że te puchary zdobyli dla niego klubowi koledzy. Koledzy, których Hazard obserwował głównie albo z gabinetów lekarskich, albo z ławki rezerwowych. Ale tak się żegna legendę, moi drodzy. Na pożegnanie koledzy z Realu podrzucili go zapewne więcej razy niż zdobył dla Realu bramek. Mnie i tak najbardziej zaskoczyła ta ciekawostka na temat Hazarda w El Clasico. Wyobraźcie sobie, że odkąd trafił do Realu, El Clasico było rozgrywane aż 12 razy, no i Belg nie zagrał ani minuty w żadnym z tych spotkań. Czyli paradoksalnie więcej pograł sobie przeciwko Barsy w barwach Chelsea niż w barwach Realu. Ponad 100-milionowy transfer, który w 4 lata w Realu nawet nie posmakował gry w El Clasico. Mega dziwny przypadek. Wyobraźcie sobie, że gdy Real kupował Hazarda, był warty aż 150 milionów euro i od tego czasu żaden piłkarz nie zaliczył tak wielkiego spadku swojej wartości rynkowej. Trochę to śmieszne, ale obecnie 32-letni Hazard ma na Transfermarkcie taką samą wycenę rynkową, co 33-letni Grzegorz Krychowiak. Być może rozwiązaniem problemu Hazarda był po prostu transfer. Tak jak w przypadku Robena, który przychodził z Chelsea i też nie szło mu za dobrze w Realu, a po transferze do Bayernu odżył na nowo. Hazard jednak nigdy nie zdecydował się na opuszczenie strefy komfortu. W Madrycie było mu wygodniej i był najlepiej opłacanym piłkarzem, a żaden klub nie chciał mu płacić aż tak wysokiej pensji. Podsumowując koniec tej hiszpańskiej przygody Hazarda, największy plus to, że opuścił klub jak dżentelmen. Z informacji dziennikarzy wynika, że nie robił żadnych problemów z rozwiązaniem kontraktu ani rekompensatą finansową. Jak myślicie, zakończy karierę już teraz, czy może jakiś MLS albo kokosy od szejków w Lidze Arabskiej? Na stronie Betfana w zakładce transfery znajdziecie specjalny zakład dotyczący Hazarda. I tak oto według notowań bookmacherów największa szansa to wylot Hazarda do Stanów. Czyżby jakiś duecik z Messi w Miami? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Pamiętajcie o kciukach w górę i subskrypcji kanału i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.